Ruszamy. Będzie troszkę tutaj takiego śniegu, żeby wydostać się na asfalt. I no, nie jestem w stanie odmówić ani sobie, ani wam możliwości zobaczenia, jak pracuje napęd Jeepa. Także uwaga. Zapięty napęd na 4. Skrzynia na drive. I ruszamy. Jak widać, nie było z tym najmniejszego problemu. Także zimowe warunki, Jeep 4x4, ta legenda off-roadu. Tak, off-roadu, bo to nie jest SUV, to nie jest bulwarówka. To jest prawdziwe terenowe auto i jako takie należy je rozpatrywać. Zresztą popatrzmy tutaj chociażby na te akcenty, które widoczne są wszędzie. Rozejrzyjmy się po tej kabinie. Tutaj wszędzie widać, że to auto nastawione jest na użyteczność, zdolność terenową. No generalnie pracę. To nie jest auto do lansu. Zależy jeszcze co, kto pod tym pojęciem rozumie. Niemniej jednak dla mnie Wrangler to zawsze będzie off-road. Tak, da się nim jeździć po asfalcie. I nawet to lubię. Ale tak naprawdę dobrze czuję się po van. I pamiętajcie o tym, jadąc tym autem.